Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na Chodź Baleron, odcinek numer 28. W dzisiejszym odcinku będziemy kupować sobie nowy kombajn o nazwie Clastrion 750. A dlaczego taka decyzja? No bo stwierdziłem, że dosyć długo mam tą serię już. Ogólnie wszystkie serie na moim kanale są już dosyć długo. Ustawienia kół standardowy? Standardowy niech są. Chyba, że wrzucimy sobie tutaj inną markę. Michelin. Schmidtasy mogą być. Albo, dobra, te Wettsteiny niech będą, kup. Ja kocham grać farminga, wiecie o tym. Headery do zboża. Trzeba kupić jeszcze tutaj. ConvioFlex 1080. Kup. Tylko jaki wózek teraz do tego kupić? To jest. Nie wiem. Czekaj, gdzie są wózki w ogóle? Bo ja dawno nie grałem w 22. Gdzie są wózki? Wózki gdzieś na dole będą. No. Headery wózki. Ja jest tu takie. Czekaj. C. Tego mi pokaż. A ten? Nie. To ten musi być. Dobra. Dobra, kolor taki może być. Jest on, Clastrion. Oj, header sobie obaliłem. Ale chyba stoi. Pierw muszę sobie wózek wystawić tutaj do przodu. Bo inaczej headera nie założę na wózek. Mam 300 godzin równo w tej grze. Powiem wam, że ostatnio gram bardzo dużo Farminga 19. No bo mamy serię. Save'a na Domrusy sobie zrobiliśmy. I gram ja, Michael, Artysta i Krux. O, teraz się zakłuł nogu. Bo coś mi tak nie pasowało. A ja tu górą mogę jakoś przejechać? Jo, mogę. Dobra, że co ja się górą garnę? Nowy kombajn. A zajebiście on się podoba mi się. Zajebisty jest ten Trigon. W sumie nie wiedziałem, że. Tak sobie teraz wpadłem na ten pomysł, żeby kupić klasa. Żeby w ogóle kupić kombajn, bo wiedziałem, że jest czas żniw. I nie wiedziałem, jak mam urozmaicić ten odcinek. Żeby nie było nudnego. Tylko żniwa. Nie chłam sobie kozi na Kurzplayu. Tam koło gospodarstwa. Wózek nie spadł? Nie, znaczy wózek. Header nie spadł, no bo tutaj w tym farmingu akurat nie ma problemu z wózkami, bo jest automatyczne zapinanie, więc to jest zarąbiste, tam się bardzo podoba. To jest bardzo duży plus dla farminga oczywiście. No i ten odcinek nagrywam 2 dni prędzej, bo jest dzisiaj niedziela 23 listopada, 15:43. Kurwa. Października! Czemu listopada? A, bo to ten, w tym modzie coś się poprzestawiało i pisze listopada. Dlatego przeczytałem listopada. No tak bez zastanowienia sobie powiedziałem, że listopada jest październik przecież. Jest przecież październik. Nie wiem dlaczego tam pisze listopada u góry, w prawym górnym rogu, ale dobra. A sobie tam kosi. Wiem! Muszę sobie inspektora ogarnąć do tej gry. A wiem, że jest na modhubie na pewno. Widziałem tą nową mapę połowa, jest zajebista. Musimy z tej mapy jakąś serię zrobić sobie tych napsów. Tak to na spokojnie jeszcze czas. I muszę też. Olej, co ty? Nawet nie wiedziałem o tym, że tu się podnosi. Że kierunki jak się włącza. Tutaj 34 pole, ile kosztuje? Bo może bym to od razu kupił. Ty, 100 tysięcy, ja to kupuję, nie? Będzie nowy kombajn, nowe pole, zajebiście. Gdzieś się rozłożyć. Ten rzepak to na spokojnie sobie skosimy. O, tutaj w tym narożniku sobie rozłożę header. Tu może jeszcze fajnie pole powiększyć. Dobra, tutaj się odczepimy.
Wiecie co, ja sobie dobiorę te 40 tysięcy kredytu i ja sobie kupię te pole. Zawsze to już będzie. O, dobra, 104. No, dobra, damy sobie, że. Albo nie. Damy tak, o, żeby 500 tysięcy kredytu równego go było. Spokojnie, ja to spłacę. Pole numer 34 kupione. Chyba to ma bardzo mało pól. A ja chcę tą serię ciągnąć do przodu. I też. W miarę krótkim czasie, jeszcze krótkim czasie, no tak w miarę jakoś się zakończy, tak. Tak żeby miała tam ze 100 odcinków. W sumie to jest dopiero 28 odcinek, ale... Wiecie jak jest, no bo ja chcę to trochę... Bo ja mam dużo tej serii, ja chcę je kończyć. W sensie ja chcę je trochę przyszybszyć. 10 metrów header to jeszcze robotka lepiej chciałem. Musi dostać rozładowany. Kurczę, nie pamiętam jak to było. Bo mi się wydaje, że... Dobra, nie będę się tym postrojem bawił teraz. Bo ja sobie ogarniałem mapę z dziewiątki. To tam była taka opcja jak... Żeby kombajn sobie sam jechał. Czekaj, to było... Wiem gdzie to było. Już wiem gdzie to było tutaj w opcjach. To muszę poczekać, aż mi się zapisze. I CP, 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 CP. Oszczędzanie paliwa, zwracanie tylko na polunikę i wygniatanie upraw, aktywanie ze złym stosowanie ustawienia narzędzi. To było to? Czy nie wiem gdzie to było, wiecie? Opuszczanie narzędzi. Ustawienia kombajnu. Samoczynny rozładunek, właśnie, aktywny. Zrobimy tutaj zapis, bo muszę sobie włączyć tą osobę, bo ona jest zajebista. Bo wtedy sobie New Holland powinien ogarnąć, zostaje sobie przyczepa na polu i powinien się wysypać. Nie wiem, czy on to ogarnie, wiecie? Może ja to za późno włączyłem. Ale ja się tym bawiłem, cosplayem. Na mapie z dziewiątki sobie ogarniałem mapkę i tam miałem ten samoczynny rozładunek kombajnu. Ale jeszcze muszę zacząć, to była na pewno ta opcja. Ustawienia, że... Nie, to było tutaj. Gdy było z tym kombajnem. Prędkość klasy polowe to nie. Gdzieś było z tym kombajnem. Stawienie użytkownika to też nie. Szukanie ścieżki. No to, to w tym musiało być, tylko gdzie to było? To było cofanie, dobra. Stawienia narzędzi i tutaj pod narzędziami to było. Zawracając to... Nie wiem. Przed chwilą to widziałem. Ty, no przed chwilą to widziałem, ale jajca. Ty, no, no nie wierzę w to, nie? Przed chwilą to widziałem. Przed chwilą to widziałem. No to jest tylko szukanie ścieżki, a tutaj w tym... to nie jest to. Oszczędzanie paliwa, czekaj, wygnatanie... Zezwól na zawracanie... Puszczanie narzędzi to nie. Ty no. Żeby cię pies kopnął, nie? Coś przed chwilą to ustawiałem. Nagrodzenie pracowni. Dobra, tutaj. No to jest niemożliwe. Ej, no to są jajca jakaś ty. Muszę sobie później na odcinku zacząć. Gdzie ja to... A.
Jakie, bo to nie tu, to tu się ustawiało. Ustawienie kombajnu. Zatrzymaj podczas rozładunku. Samoczynny rozładunek. Tutaj to powinien. Dobra. Nie po kostach tym rozładunek. Zapisz. Dobra, bo ja to w Maseju chyba ustawiłem, a w kombajnie tego nie ustawiłem, dlatego. Nie wiem. Dobra, ten pierwszy zbiornik mu usypię. Zostawię sobie tutaj. Wtedy on sobie to powinien jakoś ogarnąć. A dobra, jak on trochę wysypał, to ja sobie jeszcze czy to. Dobra, najwyżej mam to trochę odcinek przedłuży przez tego cosplaya. Bo już kurczę, 11 minut, a ja dopiero zaczynam kosić, tak? Bo zacząłem się bawić tym cosplayem, bo szukałem tej. Bo ja sobie chyba tutaj to ustawiłem. Ja sobie to w klasie ustawiłem. Tak, samoczynny rozładunek. Komu bym powiedział? Tak, ja to w klasie ustawiłem. Ale nie zauważyłem, że tu góry pisze dla danego innego pojazdu to się ustawia. Nie zauważyłem tego, wiecie. No, mój błąd, mój błąd. Zablokowany, czy co? Czyżby się wcapało w tego, w Masaju? Co tam się stało? Aha, bo on chciał nawrócić. On chciał nawrócić, bo przyczepy szuka. Dobra. No, bo ja wiem, że ja tą opcję widziałem kiedyś gdzieś. Dlatego się zdziwiłem, że to. No i on teraz sobie ogarnął już. Chyba. Oj, 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 oj. Ciężko to widzę. Dobra, niech on się tu wysypie i nie prosi dalej, bo czas leci. A, bo on tu ogarnął, że przyczepa była tu, a ja mu przestawiłem się i dlatego. No już potem nie ogarnę tego. Dobra, odpalam Triona. I jedziemy kosić dalej. Dlatego, że paku tutaj za dużo nie skoszę na polu numer. Co to jest numer? 31. No bo to się nie da. 13. Teraz już za późno. Na DC możesz wpaść. Dobra, zarobi się to wygląda. Sypie to jak to lala. Ej, widzę, że z tym gustlekiem to więcej zabawy sobie zrobiłem niż. Bo ogólnie to ja to źle. Bo ja to zrąbałem, przyznajcie. Bo ja na początku powinienem włączyć to samoszynny rozładunek, ale no, zapomniałem. W sensie mi się dopiero później przypomniało, jak on już wyskoczyło, że ma pełny zbiornik. I to tak wyszło. W sumie. A ja mam przynieść dla kur? Właśnie, kury. I czy ja mam pszenicę dla. Oczywiście, że nie. Dobra, więc to wszystko na gospodarstwo leci. I pszenicy nic nie będzie sprzedawane w tym roku. Dziesięć osiem. W sumie jakbym miał tego. Na 11 ustawione metry, to myślę, że by sobie ogarnął.
O! Słup! Pan! Widzicie, a to parę centymetrów, a... A, już są zahaczone. Dobra. Ja mam, że zrobić ten trygant. Kury trzeba nakarmić będzie. A w kolejnym odcinku co będziemy robić? Nie wiem, no chyba... Będziemy tutaj kombinować ze powiększaniem tego pola, tak? Będę tutaj coś walczył z powiększaniem tego pola. I chyba już pojadę się wysypać. Żeby sobie klasikiem... Żeby ciągnikiem nie jeździć po polu. No bo po co mam jeździć po polu, jak może sobie wysypać? Pokamie skład gleby. Nie skład gleby, tylko wzrost. Fajnie jakby tego się dało uniknąć, żeby tych linii nie było widać. Ale tak. Mi to tam zbyt nie przeszkadza. Oczywiście teraz jest wygoda, bo mam dwa kombajny, więc jeden koszę sobie tu. Tu też jest ładny kawał pola, nie? On sobie kosi tam koło domu, tylko jakbym miał szybciej ustawiony ten wysyp, to myślę, że bym zaoszczędził 5 minut odcinka. Byłby sobie to szybciej ogarniał. No ale wyszło jak wyszło, no. Nie da się wszystkiego zawsze ogarnąć. Jakby się chciało. Dobra, mamy 16,5 minut odcinka, więc jeszcze mamy 14 minut. Coś tam ponawijam dla was jeszcze. Ogólnie dzisiaj 23 października, niedziela, i ja dzisiaj o 3.30 zasnąłem. Bo o 2.00 w nocy wróciłem z imprezy, bo byłem u kolegi na 18. Zarąbista impreza była. Podobało mi się. No, wróciłem o 2.00, znaczy o 2.00 się skończyła. Ale o 2.20 byłem w domu, tak? No wiadomo, czekałem za transportem. Bo wiadomo, nie można kierować po alkoholu. I tak to było. No i potem stwierdziłem, że nie chcę się spać. I zacząłem sobie grać Idle Miner Tycoon. Sobie taka gra na telefonie, co jest, co macie... jak to się mówi? Ma się ten, kopalnię, o, jesteś zarządcą kopalni właśnie, o to chodzi, no, już szukałem tego słowa. Bo ja mam tą grę teraz opaloną i sobie gram w międzyczasie, wiecie? Sobie gram teraz tą gierkę, gdzie sobie kosze nagrywam, a ja na telefonie sobie tam klikam, żeby, wiadomo, ulepszać kopalnię dalej, to wszystko, żeby gierka do przodu leciała. Dobra, tutaj trzeba ulepszyć to. No dobra. Ale ogólnie widzę, że coś pozmieniali w farmingu. W sensie ja już to dawno zauważyłem, po jakimś sesji 1.7 chyba to doszło. Panie, do prawy. W sensie do lewy. Bo zaraz będzie żyć. A jedno pole jest skoszone. Przynajmniej takie nieplanowane pole, jakby nie było. Teraz tak na szybko sobie wpadłem na pomysł, żeby kupić te pole. No tutaj... Dobra, już wiem, dlaczego ten kurs tutaj na 37 jest zrobiony. Bo on jeszcze od wałów został z poprzedniego odcinka. I pamiętacie? Albo i nie pamiętacie? Nie wiem. Dobra. Dobra, wysypujemy tą pszenicę. Nie wiem, ile tam kosiłem. Chyba za 12 ton będzie. 12 ton to było. A ja myślę, że ja to wypełnienie dodatkowych ustawień. Właśnie, mod. Ustawienia gry. Dobra, nie chcę się w tych opcjach bawić już dzisiaj, wiecie. Bo to mi za dużo czasu na odcinku zajęło. Cosplay mi za dużo czasu zajęło. Ja nie chcę się już bawić tymi ustawieniami. Niech to tam się dzieje, co ma się dziać. Chyba pojedziemy sobie od dołu tutaj i od tego równego będziemy sobie jechać. Tam sobie te przestrzenki wypnę. O, z tyłu do rzepaku się założył, zarobi się. I tak to sobie jakoś leci.
ale zrobię sobie ten triumf, podoba mi się. Wiem, że to już mówiłem chyba 10 razy na ten odcinku, mówię, czy tam nawet więcej, ale podoba mi się ten klas. Bo to jest nowość i jest ładny bardzo. No właśnie, zaraz i pieca zapuścimy, sobie troszeczkę w kabinie pojeżdżę. Jakby to jest zobaczyć, jak to z kabiny wygląda. Michael gra CS-a? Okej. Okay. Ja gram Farminga, no bo wiadomo. Bo nagrywam teraz. Tam pod krzaki trzeba wartość je wsunąć. Bo te pole tutaj jest nierówne. Dopiero tutaj się zaczyna. Zbieram to zbieram, dobra. Ja mam lekki zapas. Ja to chodź. I tak ma być. Ogólnie mamy lipiec. Widzę, że tam kombaj sobie ogarnia. Czy na Masaju coś było sypane? W sensie, czy drugi zbiornik był sypany? Tego wam nie powiem, bo nie wiem. Bo nie patrzyłem. Tego wam nie powiem, bo nie wiem, nie patrzyłem. No bo się tutaj na klasie skupiam bardziej. Wiadomo, nie tam na Niechalandzie. Niechalandzie to są całe tam kosie, tam wyrąbałem jego. Dobra, także dwa pola mam zgolone na tym odcinku będę. Tam to będzie zgolone, tylko że pako tam kosi. A to drugie to ja sobie chyba poza odcinkiem machnę. No bo nie chcę się robić drugiego odcinka ze żniw. No chyba, że zrobię taki myk, że ja będę sobie pole powiększał, a na przykład Kruxa zaproszę sobie na kolejny odcinek i on sobie będzie tam działał ze żniwami na tamtym polu. Będzie chciał to na dwa kombajny, jak będzie chciał to na jeden. No, tam mam praktycznie cały odcinek roboty. Dobra. W sumie chciałem tylko poprzeczniaki tu przyjechać, wyciąć. Ale chyba sobie zrobię całe kółeczko. Bo tam na tej górze jest tak trochę porąbanie to. Słyszycie tam na tym skosie od asfaltu, zaraz wam pokażę gdzie. Sobie na jeden przejazd zrobię, no bo nie opłacam się najwięcej. No, co u mnie się działo przez ten czas? Co nie nagrywałem? W sumie powiem wam, to nic ciekawego się nie działo. To oprócz tego, że byłem wczoraj na imprezie. A to już mówiłem. A tak to sobie jakoś leciał ten tydzień w robocie. Więc na spokojnie sobie jakoś leciał. Teraz czekam na promocję na Steamie, że było na American Truck Simulator. Promocja. Bo chcę sobie kupić Amerykana. I chyba zrobię tak, że jak będzie promocja, zobaczę ile na Steamie kosztuje, sobie kupię na full wersji od razu to. Czy ja mam te 400, znaczy 400, no gra teraz na czysto. Teraz, w tym momencie na czysto, bez promocji, kosztuje 551 zł, tak? Tak. A na Amerykana jak będzie promocja? Na Halloween nie wiem, czy będzie promocja, tego nie powiem wam, bo nie wiem. Ale na pewno na zimową sprzedaż, czyli tam 22 chyba listopada to jest. Albo na czarny piątek też będzie promocja na pewno. Więc jak będzie promocja, to wiadomo, tak? Trzeba kupić Amerykana. I może jeszcze się uda, żeby Car Mechaniców. Bo Car Mechanica też bym sobie chętnie kupił. Za 180 zł w tym momencie jest. Z wszystkimi dodatkami oczywiście mówię. Na full wersji, tak? Bo teraz Euro Truck jest chyba po 1000 zł, tak? Czy po ile? Właśnie nie wiem. Czekaj, ten sklep zaraz wam powiem szybko. Zaraz wam powiem. Dobra, tylko sobie puszczę go na GPS-ie tam. Na tam, od tamtej strony puszczę sobie go na GPS-ku. I wam zaraz powiem, po ile Amerykan 557 zł na pewno kosztuje. Bo przed odcinkiem to sprawdzałem. Car Mechanic 180 zł ze wszystkimi DLC, a bez DLC. Czysta gra? Czysta gra kosztuje 88 zł chyba. Chyba 88 zł, coś takiego. Dobra, ale widzę, że
Tutaj bym dwa poprzeczniaki zrobił, ale to jak zrobię dwa poprzeczniaki, to... O! Zapisywanie zawartości, nie lubię tego. Mój się strasznie długo dwójka, dwójka zapisuje. Znaczy długo, no teraz, ale to w miarę szybko poszło. Ale bywają takie momenty, że nieraz trzeba czekać i czekać, zanim się zapisze. Kurczę. Nie wiem, czy on tam sypał, czy nie sypał. A, w sumie to nieważne. Dobra, zaraz wam powiem, ile kosztuje Eurotrack. Nie chciałem obalić znaku, ale sam się obalił. Dobra, header w dół. Do tyłu, żeby to zgłosić ładnie. O, dobra. I teraz Altaba trzeba zrobić. Nie na OBS-a, tylko na Steam'a, poproszę. American Track. Zobacz wszystkie. 557 zł. No, bez 5 groszy, nie? Znaczy, z 5 groszami, o, może tak, dobra. A teraz Euro Truck Simulator. No, do Euro Trucka jest wiadomo, więcej DLC jest po prostu starsza ta gra, tak? Tutaj. Zobacz wszystkie. O! No. Eurotruck kosztuje 950 zł. Bez promocji Eurotruck kosztuje 950 zł. Oczywiście sama licząc grę z wszystkimi dodatkami, bo gra kosztuje 80 zł i dodatki po 70 zł. Mapowe. I tam pełno jest malowań za tam 3,70. Jakieś tam tuningi są jeszcze za 15 zł. Jakieś tam... nie wiem co tam było. Na Mercedesa jakieś tuningi, na Volvo były jakieś tuningi też. Na DAFA chyba? No nie wiem. Nie siedzę w Eurotrucka aż tak. Nie pamiętam. Nie pamiętam po prostu. Dalej nie będę kosił, no bo nie opłaca mi się. Sobie wystawię rurę i pojadę sobie klasa opóźnić. Sobie jeszcze chwilę pokosimy, no bo fajnie się kosi. 18 ton, czyli on tutaj już był wysypywać. A ile on ma w zbiorniku? 4 tony, dobra, więc sobie to ogarnię. Resztę sobie do bina wsypiemy tej pszenicy. No chcę trochę tego rzepaku. O, no i na razie wyrobię coś znaka. Ale są dobre. No, tutaj pod same... Asfalt wydawał. Później się znajdzie jakieś kartki do siebie. Krzaczki albo kwiatki, nie wiem, zobaczę. Chyba tak. Uj, przepraszam. Planów na serię mam dużo jeszcze. Na YouTube'a, żeby to zrobić, ale ja nie wiem, czy to mi się uda, tak. W sumie nawet fajnie mi się gada zaczęło. Muszę sobie trochę dykcję poprawić. Żeby sobie mniej więcej jakiś fajny monolog ułożyć, żeby was też nie zanudzać. Wiadomo, że Bolek, czy tam Brączek, czy tam nawet Adam, oni na swoich odcinkach potrafią gadać. No oni najczęściej o grze, znaczy o grze i o tym, co się... No jak już żeś wymówił, to już mogą się jać, nie? Oni tam, co się u nich dzieje, po prostu gadają i to się nawet fajnie słucha. Ale głównie o farmingu gadają. Gdzie co sieją, takie tam sprawy. Z tej strony skarbu, nie wiedziałem. Przepraszam za ten syf na gospodarce, ale no nie ma kiedy posprzątać. W sensie to czas może jest, tylko nie ma... Nie. Po prostu ja po odcinku od razu po odcinku wyłączam serwer. 5 ton zostało, więc tak nie zrobiłem. Od razu po odcinku wyłączam serwer. I nie mam już mnie w 22 wtedy. I teraz muszę zobaczyć, jak to tam wygląda w grafiku. Bo teraz M-Click by się przydało ogarnąć. Na 27
Właśnie nie wiem, co to jest za dzień. Za 4 dni to jest. To jest chyba czwartek. Tak, to będzie czwartek. Więc to tak średnio. Dobra. Grzejemy szybko wysypać. Widzę, że on tam mruga. Ale on sobie podjedzie tam do tego. Właśnie to w tym farmingu jest to zarąbiste. Bo nie wiem, czy w starym, czy w 19 to było. Bo nie pamiętam, ale chyba może i było. O, nie to pole, przepraszam. Tak to jest rozpędu, że tutaj wjechał. Tutaj trzeba te pola 3 kupić, żeby tu było zajebisty duży kawał. Już będzie duży kawał. Właściwie ja nie wiem, czy ja mogę sobie zrobić kurs. Muszę to kiedyś sprawdzić. Czy ja mogę tak jak na przykład 19 sobie nagrać kurs na silos, żeby odbierał od kombajnu? Muszę to kiedyś przetestować. No, on teraz nie wyzywie, bo jest silnik zgaszony. 19 oczywiście by wyzywał, tak? Na tamtego mechanizmu nie ma. Dobra, ile mu to zostało do koszenia? Dużo mu to zostało? 2 przejazdy. O, przekazywasz mi sobie, jak on podjeżdża do kombajnu, do przyciągnika ładnie. Bardzo ładnie to zrobił. Aż by się przydało miniaturkę tu szapnąć, nie? Guess invisibility. Teraz mogę latać? Nie, to wysłuchuje nie działa. Albo do... Nie, dobra, mnie to jest po odcinku zrobię jakąś fajną wyjątkę. Pewno z Trionem chciałbym zrobić. Muszę zobaczyć, bo był taki film na YouTube, jak latać Farming Simulator 2 na konsoli, ale nie oglądałem go. W sensie na konsoli. Chodzi konsola o tą tutaj, co się wysiepa, tak? A nie, że konsola jako konsola, że do gier, tak? Weź tu. Kto mądry, to zrozumie. Więc... no. Ktoś mi tam spamił na Facebooku i wy to słyszycie, wiem o tym. Bo po prostu przeglądarki nie wyłączyłem. No dobra, co do tego, powiedzmy, klina, nie będę tutaj robił poprzeczniaka, bo się nie opłaca. Bo nawet nie ma po co. Tyle tutaj za dużo do kuszenia nie będzie. Tam parę przejazdów, to się miał robić tak. Jakoś po swojemu tam się nawinił. Z tamtej strony trzeba będzie tylko drogi zrobić po przesie. Albo wykościć tak ładnie, żeby nie robić po przesie, tak? Też istnieje taka opcja. Dobra, 700 produktów. O, ja to chcę. Dobra, czyli wychodzi, że mam 3 headery Triona tutaj. Nie wiem, nawet jeden przejazd nie będę dostawał przecinki tutaj. Tutaj się wepnę. Wtedy w kółko to ładnie obkoszę. A ja muszę zobaczyć, co za baran mi tam spami. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu jest myszka. A to. A oni się pytają, czy gramy na dobrą w sieci. Dobra. Czym smak się zjechali? O, stary, to jest 35 minut, żebym się tak rozpędził?
Ale ma jeszcze jeden przejazd, więc dlatego chcę z... Poczekam sobie, aż on sobie dokosi tamto. I będzie Luxor Peda. No i akurat ja sobie zrobię jeszcze kółeczko tutaj. A resztę wiadomo, poza odcinkiem będę się dokończyć. Albo, no, tak jak mówiłem, zostawię to dla Kruxa. Będzie taka okazja. A jak nie, to sobie Kruxplaya ustawię i Kruxplay też sobie da radę. No, już się raz tak robiłem. Wystarczy na polu postawić mu przyczepę. Na polu postawić przyczepę wystarczy i to jest wszystko, tak? On sobie sam podjedzie, wysypie. To wiadomo, trzeba będzie ciągnik wysypać, ale tak. Nie trzeba poprzeczniaków na tak wycinać do tego kombajna. Starczy jeden poprzeczniak, tak jak tutaj widać. No, żeby to trochę ładnie wyglądało do nawracania, to dwa by się przydały, tak. Żeby to jakoś w miarę fajnie wyglądało na nawrotach. Ale ogólnie na jednym poprzeczniaku też się da wykręcić. Bo nie mogę powiedzieć, że nie, bo da się. Przez chwilę to przed zrobiłem. Ale na przykład jakby był jakiś mur koło pola, albo co? Albo jakiś mur, albo... Przepraszam. Albo mur, albo drzewa jakby były, to bym się tak nie wykręcił. Jakby tak jak tam, to bym się wykręcił, ale jakby był tak dosłownie przy samym mierzy, to za... nie ma takiej opcji, żeby się wykręcić, tak? To jest fizycznie niemożliwe. Więc wtedy dwa przejazdy, albo dwa poprzeczniaki są jak najbardziej... odpowiednie. To właśnie nie wiem... Nie wiem, co on ćwiczy. Czy nie wiecie rozładować teraz w tym momencie, bo widzę, że skończył pole kosić. Tak. On idzie chyba się jeszcze się wysypać. Bez nie wyskoczyło, co zakończył pracę. No, tak jak mówiłem, półtora przejazdu. Dobra, wiecie co? Ja to poprawię skoszę. Ja już nie wrócę, ale stawię sobie miejsce na miniaturkę, bo mam 30 sekund, więc trzeba kończyć odcinek. No nie można przedłużać. Znaczy no, bo to i tak będzie 1 giga film ważył, więc... I tak godzinę muszę siedzieć i tak, żeby to wysłać, więc... Jak skończę teraz, no to... Będę wtedy mniej do wysłania, tak. Dobra, on pojechał się wysypać. Zarąbiście. Ogólnie ten mod na wyższe ścieżki robi robotę, tak? Jeszcze to widać. Tutaj tak nie bardzo, ale jak się pszenicę kosiło tam na poprzednim polu, kosiłem pszenicę, to zarąbiście to było widać. Ale widzę, że mam mega, mega długie ślady ustawione. Bo ja tam to pole kosiłem na początku odcinka, czyli jakieś 20 minut temu kosiłem, a te ślady jeszcze są. Ślady tylko z pierwszego przejazdu znikły. Więc widzę, że nawet bardzo długie te ślady trzymają. O, widać jak powoli znikają. Ale to naprawdę długo. Mamy jeszcze... O, trzeba tak wysypać to ładnie, żeby było ładnie pościelone. Bo wiadomo, mam mod na... masa. No ten, żeby jedną dawkę nawozu od razu wrzucał, tak? Siewnik. Znaczy siewnik. No, żeby z ścieżki robiła się nawożenie od razu. Dobra, i mamy pełny kombajn. O, i teraz też... Dobra, czekaj. Tylko rozpędził. Za późno klawisz kliknąłem. Ale jak to za późno, trochę za dużo sobie wygniecę. Ale ja chciałem trochę dalej pojechać. Znaczy, no może nie aż tak dalej. Tylko lekko dalej, żeby się sieczka rozciągnęła, tak?
Dobra, grzejemy na pod kombine. Zarania tylko jakąś miarę fajną tutaj logiczną, sensowną i 20 zrobię. I będzie luz. Dobra, trzeba courtplaya wyłączyć. Powiedzieć, że zakończył robotę. A, czyli on przyjechał się wysy... Okej. On przyjechał do szczepy wysypać się i się wyłączył. Dobra, tutaj go na razie zostawię kombajnik. O, i na tyle tego nie chowam, bo nawet jest ładny. Zakończymy ten odcinek 40, prawie dwuminutowy. Więc ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Myślę, że nie przynudzałem przez te 42 minuty, a jak przynudzałem, to przepraszam. I na razie trzymajcie się, cześć, czołeczko.